Jak będzie przebiegać trasa i jak można skorzystać z udziału w spływie kajakowym? Jeżeli chodzi o czwartki w kajaku, organizowane tutaj przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zapisy przyjmujemy do godziny 12 danego czwartku, tak? Jeżeli ktoś chce wziąć udział w spływie. Telefonicznie telefon podany jest na plakatach, w mediach informacja jest podana, może przypomnę 796-066-493, to jest telefon, tutaj przyjmujemy zapisy oraz udzielamy informacji odnośnie samego spływu, trasy, jak się przygotować do niej, do tego spływu i tak to wygląda mniej więcej. Dzisiaj inauguracja tego czwartku spływu kajakowego, ile zgłosiło się do tej pory chętnych? No jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, było kilkanaście osób, parę osób mi dzisiaj zrezygnowało. Jedni musieli zostać w pracy, inni dzieciaki, jutro zakończenie roku szkolnego. Wystartować ma 10 osób, zaraz się okaże, czy faktycznie tak to jest. Startujemy przy stadionie na osiedlu Kuźniczka, a gdzie meta? Meta na przystani Szkwał w Koźlu, odcinek około 6,5 km. Jeżeli chodzi o trasę, no, łatwa, przyjemna, miła dla oka, z jedną przenoską kajaków na wysokości Żabieńca, McDonalda. My to nazywamy przy McDonaldzie próg, wodospad niektórzy nazywają. Tam przenosimy kajaki, z powrotem je zrzucamy na Kłodnicę i płyniemy jeszcze parę minut Kłodnicą, wypływamy na Odrę. Od ujścia Kłodnicy w Odrze do mety mamy jeszcze około 800 metrów. No i tam kończymy na slipie, na przystani Szkwał. A ile kosztuje taka przyjemność? Jak dobrze się orientuję tutaj w cenniku Mosiru, to jest 5 zł za godzinę wypożyczenie kajaka. Płyniemy około 1,5 godziny, zależy od przygód na trasie. Do 2 godzin, mogę chyba śmiało powiedzieć maksymalnie, chociaż zdarzało się, że płynęliśmy to nawet i 3,5 godziny. No ale opłata jest tutaj za 2 godzinki używania sprzętu, to wychodzi około chyba 10 zł. Jeżeli są osoby, które podlegają pod ulgę, zniżkę, to wiadomo, jeszcze taniej, młodzież, dzieci. Zapraszamy wszystkich, można przyjść w ogóle osoby, które nigdy nie siedziały w kajaku, przed każdym spływem zawsze będzie instruktaż, zasady bezpieczeństwa tłumaczone. Ja jestem osobiście ratownikiem wodnym, instruktorem Polskiego Związku Kajakowego. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, jestem w stanie to w te 15-20 minut wytłumaczyć, pokazać. Zresztą też pomagamy później na wodzie, bo nie płynę sam. I naprawdę, zapraszamy każdego.